Siemaneczko widzowie, dzień kolejny. Prykamy dziś sobie KX-em 8.5 z 2008 roku. Jest powymieniane tłoka, selekcja B, nowy korbowód, pyska. Jedziemy dwusuwem. Mamy polatać z takim jednym ziomeczkiem. On na CRF-ie, ja KX-em. Blisko było. Ale podjechane. Fajny sprzęt ogólnie, mega lekki, zwinny. Widzicie, jest tyle śniegu, jest naprawdę sporo śniegu, mokrego śniegu, a ten sobie radzi fajnie i to nawet z dołu jakoś jedzie. Nie ma tego takiego jak miała Yamaha YZ 85 bez zaworu, że to nie chciało z dołu wstawać, że to już fajnie jedzie nawet z dołu. Fajne, bo ma tak, ma, prawdopodobnie ma jakiś zawias po jakimś settingu. Jeśli ja bym miał ten zawias w MRF-ie, to bym był w niebie, nie? No kurczę, ładny sprzęt ogólnie. Ale trochę nie pykło. No kurde, ten śnieg jest taki... Jej opona nie może trakcji na nim złapać. Jest, mamy to. Ale widzicie, tam już musiałem rozjeździć. Złapał trakcji i poszedł, nie? Słychać już czteropaka tam gdzieś. Ale jeszcze raz kusi mnie, żeby zaatakować. O! Drzewo! Koleś, jakby był to coś porobił dzisiaj, nie? Chyba prawie! Dawid to jest jeden z tych gości, których prowadzi motor, a nie... Nie wyjadę! No, no wyjedziesz! 1 hour later. O! O! Elegancko! O gość! Już! Minutes later. O! Paliwo? Paliwko! A to i tak daleko dojechała. Dobra, zjeżdżam tam niżej trochę, ustawię się gdzieś w połowie. Będziecie kręcić chłopoki. I rura musi je... O, tu ty się ustawię, będzie dobry, albo tam. Teraz mu dał, nie? Teraz mu dał. Ale jest blisko na tych liczkach prawie. Stopniał śnieg. Jest masakra, zrobiła się taka papka. No ciekawe, czy MRF-em podjadę tam, gdzie Kawasaki podjeżdżałem, jak był jeszcze śnieg. Spróbujemy. O kurwa, ja już się nie wsiadłem. A jednak. Siemaneczko. Siemano. Ale bagno. Kopie, co tu się dzieje? Pały stoją. Gdzie? A jak się kurwa tu do lasu jedzie. Ta? Tak sobie wiesz, ja na pewniaku do drogi wyjeżdżam. No. Wróciłem, pojechałem na koło.
Ale lipa. No, wydrag. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, a jeżeli się spodobał, zostaw po sobie ślad w komentarzu oraz bądź z nami już w następnym odcinku na kanale w niedzielę o godzinie 17. Tak swoją drogą to KX 85 jest w sumie na sprzedaż i jeżeli jesteś osobą poważnie zainteresowaną zakupem, skontaktuj się z Kubą na Instagramie. Pozdro!